Siemanemaneczku, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Tym razem mam dla was kolejny odcinek z GTA Online w ekipie. Dzisiaj jak zawsze będą ze mną Furman, Flotar i Matyniu. Przechodźmy do gry. Zaczynamy. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry! A nie, krzesła. Lecimy kulturalną rozgrywkę. Tak jest, dzisiaj obiecuję wam, że dzisiaj ani razu nie przeklnę. Takie ja mam challenge dzisiaj. Dobra, a jeżeli serio? Ktoś przeklnie, okej. Okay. No czemu wy zawsze. Ale to ja chciałem mieć taki challenge, a ej, to wszyscy nie musicie. Chłopaki, byłbym wdzięczny, gdybyście nie robili czegoś takiego. Jasne. Dobrze. A co się stało, chłopaki? No, Furman się troszkę, wiesz, uszkodził Mateuszka, Mati, naszego przyjaciela. No, upadłem na daszek. Ej, tu jeżdżą samochody normalnie, przejeżdżają. Tak jest, przyjacielu, jeżdżą. No, ale dlaczego? Ja nie chcę. Ale panie mieć. Furmanie, ja nie. Tak, ja przepraszam. Witam. O, cześć, cześć. O, przepraszam. A co to? Wow! Co to za pomarańczowy pan z bombą jechał? A co który? To ma bombę! Który jest pomarańczowy? Ej, czemu od początku zaczynam? No, Mati. Bo nie było jeszcze żadnego checkpointu. Dobra, dobra, chcecie dobra. Wojny? No ja nie chcę żadnej wojny, ja nic nie zrobiłem. Zaczyna się. Nie no, ja żartuję, przecież ja bomb nigdy nie stawiałem w tej grze. Ja tylko nie. Klocki stawiałem. Jezu, to jest trudne, powiem tak. To jest było łatwe, gdyby ktoś nie wysadził. No dokładnie, to samo pomyślałem. Dokładnie. Dokładnie. Mati, o tobie mowa, jeżeli o. Nie wiesz o tym, że ty nas wysadziłeś. Moim zdaniem to jest bardzo łatwe, panowie. A co, przechodzisz, Manojek? Tak. O, super. O, jednak nie. Cieszę się twoim szczęściem. Wiesz, mama, jak jestem obok ciebie. No i pięknie. O. Mateuszku, czy przyjechałeś tam? Na górę? Jaki Mateuszku? A ja niestety nie. Bo nie zdobyłem przyspieszenia. A ja właśnie sobie wjeżdżam. O! Żartowałem tylko, taki bejcik był tutaj. O Jezus. O nie, kurde! Czy ciebie... Niechcący nacisnąłem Ctrl F1, nie? Żeby zacząć nagrywanie, nie? O, to jest dobry pomysł, przyjacielu. I w tym samym momencie mój samochód postanowił zrobić salto. I dobrze, że było tak dużo czasu, to zdążyłem dokończyć to leć. Salto, bo bym się... F1? Rozbiciał. O, też mi się nagrywa fajny pliczek. No świetny. Fajny jak lecisz sobie? Najfajniejszy na świecie. No, najlepszy. A po co ci takie lecenie? Widzę dwóch kolegów, którzy nie upadli. No i chyba jest... Jezus, niewiarygodne. Obstawiam... Czekaj, ja obstawiam, że Mati się pierwszy wyłamie. Z naszej jakby umowy albo coś takiego. Znaczy to co Manojek. Znaczy nie, wiecie o tym. Ja nikogo nie zmuszam, ja tylko powiedziałem, że ja tak będę robił i. Jasne. I słowa dotrzymam. Kulturalny. Dokładnie. No i zdobywacie pierwsze miejsce, kurde, dzięki chuju Matyniuty. No dzięki. Ja wiecie co, byłem pierwszy, już mogłem skończyć, ale nie pykło coś. No mi też coś nie pykło. A powiem wam, że mi pykło. Jest, ale na nogach. Widziałem to. Zrobiłeś nie, to na nogach. Na samochodzie. Zrobiłeś to na nogach. Oj, zobaczysz na nagraniu i będziesz mnie przepraszał, wiesz? Nie, no, będziesz nie mnie przepraszał. Widziałem, jak leżałeś na daszku, więc myślałem, że wysiadłeś z auteczka i poszedłeś sobie na nóżka. Wiesz, nie, po prostu się chciałem ale przewrócić. O, jestem trzeci, jestem na podium, więc to też jest jakiś pozytyw. Bardzo fajnie. Tak. A ja sobie jadę, bo mi jest miło, zwiedzam miejskie tereny. Cześć, będzie po wozie. Szambiarko kochana, jakie piękne kanały. Idziemy sobie dróżką w pięknym samochodzie, który przypomina samochód. Czy chciałem powiedzieć coś innego, ale dobra, nieważne. I 4 sekundy, o jak teraz zapierdala. Na pewno zdążysz. Ej, bym zdążył. Mati, co się dzieje z tobą? Pomocy. Ty się kręcisz. Ej, bo ja go nie widzę nigdzie. Co się dzieje? Jestem pod mapą, dobra, ja czekamy? Czekamy. Tak. A nie, wszystko jest okej. Okay. Nie jest, czekajcie. Bo dobra, ja czekam. Ja, ja też czekam. To widzicie. Furman nie jest fair play. Dobra, już się... Ja wiem. Okej, okay, już. Dzięki. Mati, ja już jedziemy? Czekałem. Tak, już startujemy? Flotar, nie wysadzę cię dzisiaj. O, dziękuję. No, nie, ale za to ich będę wysadzał dzisiaj bardzo dużo. A już startujemy już panowie, czy jeszcze tam stoimy na tym? A, może chciałem już się odpalić. No. Proszę. O nie... No i nie trafiłem. O Jezu. Ojeju, fajna mapa. Ojojoj. Nawet uda mi się chyba doskoczyć. A mi nie. Mi się nie udało niestety. No mi też. Cóż ale bardzo dobrze, że Marykowi się nie udało. Cóż za niefart. A dlaczego tak źle mi życzysz, przyjacielu? Ponieważ... Jezus Maria. Co tu się... O, znowu mi się nie udało. Ja nie Pawla. Nie. Nie, zjawy Pawla. Słodycz, jego ust. Ej. O nie, jednak mi się udało. Skalisz. A to nie ja. Pięknie pokonałem tutaj ten zakręcik, znaczy ten wyskok. Wow. Jeszcze z walce, dobra? Bardzo ładnie tutaj wyszło i czy to już jest meta, panowie? Ja mam pewien problem. A jednak nie, to jeszcze nie jest meta. O, ale ktoś tam oszukał ładnie, widzę. Kto? Co? Chodzi ci o mnie? No. No to się wywaliłem na plecy i się przewróciłem, to nie wiem, czy to jest oszust. O, jaki oszust.
No to weź, musisz teraz spaść. No dobra, to dobra, to właśnie spadam. Tak samo jak Manojek i Furman poczekali na tym. No ale ładnie. Ja ładnie potem wtopiłem. Tak prawidłowo. To było zaplanowane, żeby po prostu nie trafiłem w ten. Specjalnie. Tak. Wypadłem poza mapę. O, jak się... Nie przejmuj się, przyjacielu. Następnym razem trafisz na pewno. Dobrze, dziękuję. Każdy kiedyś spada. Ej, czy ja znowu jadę drugie okrążenie tej samej mapki? O kurde, wysiadłem. Dwa okrążenia tej samej mapki. O nie, no bo ja już raz myślałem, że to przejechałem, będę największym ultimatorem. Dobrze, że tam podstawiłem ten... niespodzianki dla Manojka. Ja też nie mogę tam doskoczyć. A nie, a ty tam jeszcze? Co? Jak no się kurwa! O nie! Nigdy nie przeklę! Palił się! Nie, nie, to... No przepraszam, ale jedno mogłem, nie? Już? Nie, to może, tak, no. No nie no, jeszcze Furman wygrał przede mną, a ja tak miałem tyle, miałem... Proszę, zaliź mi tego checkpointa, no nie! Nigdy nie miałem lepszego checkpointa! Tak bardzo go wyprzedzałem. Dobra, ja będę drugi! Serio? Ugi. Nie. No, mano, nie umie jeździć po pętli. Jestem czwarty! Jak to się stało? No i no dobra, normalnie. Jestem czwarty i nagle mi się wszystko udaje. No co za gówniana gra, no? No nie, Furmianie. A Kukianie? O nie, to było tuż przed metą. Pies cię naprawdę pierdolił w dupę, Furman. Spoko, ja też nie trafiłem. A dobra, mano nie trafił, więc już wybaczam ci. Może mi się uda. Nie. Proszę. Nie. Ej, czemu mnie policja ściga? No Furman mnie wysadził w powietrze. Jak to? Nie no, chociaż drugi skończyłem, bo tak to by była siara straszna. Bo tyle czasu prowadzić. Ja wiem, oni będą tam stali na dole i będziemy musieli po prostu w nich wjechać chyba. Serio? No. Ja oni będą musieli nas zestrzelić z RPG-a. Tak. Nie mamy RPG-ów, to jest ten problem. Powinniśmy mieć gdzieś tam. Dobra, my jedziemy. Ja ich nie widzę. Ja też ich nie widzę. Ale gdzieś na pewno. A widzę ich. A! Nie trafiłem. I co teraz? Dobra, jadę, jazda! Bokiem! O Boże. Kurde, jestem zabity. Spadam sobie teraz. Jest Mati? O, Mati. No, zabiłem go. I tak się mapa kończy, czy jak? No ja jestem na samym dole teraz po lotnisku jeszcze. To zabij się, musisz. No zabij się, no musisz zabić. Zabij się! Dobra. Czekaj, nie mam trudnych broni? No nie. Ja wiem, Flotar, co zróbmy. No wiem, patrz. Tutaj trzeba, no. Też o tym pomyślałeś. Dobra, oni jadą? Nie wiem. Nie wiem, czy w sumie jadą, czy nie. Ja jadę. Dobra, jadą. Musimy się oddalić, nie, teraz? No. Dobra, ej, zapraszam. Żebyśmy trafili, dawaj tutaj tak, wiesz, staniemy. O kurde. Jak to podpalić? O Boże. Strzelić tam trzeba. Ale to w ogóle się Mati, upali. Wyrąbałeś się przed tym? Uważaj, bo jadę. O, no co? Ja chciałem podpalić to i nie mogłem. Spadłem, Furman, zabij go pięścią albo coś. Tylko zabijaj go. Transformersem. Furman też spadnie zaraz. Dali, zabijaj go. Furman, no Manojek! Nie, Manojek! No jak nie trafiłem! Furman, piona! Jak nie trafiałem, no tyle jest strzelałem dobrze. W niego. W ogóle we Wrocławiu jest zonie i tam są te sowy i jest klatka z puchaczem i jest taka kreseczka do py narysowana i jest napisane ruchacz. Tak piałem z tego, jak byłem. A to no. Patras historia z gimnazjum? Dobra, Manojek, raz, musimy razem zjechać. Ja mam pomysł, patrz, puszczę ją po prostu samemu i wsiądę do następnej. No. Nie wiem, czy wam się to uda. Też jestem ciekaw. Czym się wysiada? Spierdolicie stamtąd, będziecie się turlać i wpadniecie w szpadę. Dobra, to nie działa jednak. Działa to! No nie, no przecież nie jedzie, zobacz. Aha, dobra, ale no ty tak możesz. A nie, dobra, wiem o co chodzi. No. Ej, teraz popnij no. To. Dobra. Ej, Furman, jak ty... Ej, tam się nie da wejść, ja nie mogę tam wejść. Furman, jak ty to? Ale co, ja... Dobra, leci! Leć! Dobra, teraz koszej. Nie ma opcji, że przeżyją to. Chyba. Albo i... O kurde. Co wy robicie? Gdzie wy jesteście? Ej nie, oni się ukryli po bokach mapy. No śmieszne, naprawdę. Tak zabawnej mapy bez jeszcze hitu, nie miałem. O, pianie. No naprawdę to fajne. Pojedynek mistrzów. Zwłaszcza, że tam macie miejsce na tego, na czekanie. Także to jest... No nie. Granie na czekanie. A Mano, gdzie jest Mano? A co ci to obchodzi? Schowałem się na górze. Flotar popełnia samobójstwo. Jak zobaczyłem... My jesteśmy tutaj, o czym ty gadasz? Nie rób z siebie debila, Mati, proszę. Naprawdę. Próbuję do twojego poziomu się tutaj upodobnić. I kto tam biegnie? O Jezu, ale pianie te. Jaki najebany, kurde. Ciu.
Jak wypadłem? Na ziemię. U 11 Wydział Śledczy. Easy! Koniec. Flo, co robimy? Nic. Po prostu nic. Stój i czekaj na śmierć. Polecam taki styl życia. Na jego śmierć czy na naszą śmierć? Na naszą. Na waszą. Jak? Spokojnie. Udało ci się? To spróbuj tak, no. Coś nie pyka. No, nie wiem czemu. Nie mogę w ciebie strzelić. No. Nie, coś po trochu. No. To bardzo po trochu. Dobra, ja jadę. Padłeś? Serio, tu nie ma przejścia. Dobra, ja jadę. Nie wiem jak ty. Widzę ciężaróweczkę już. Mano, jak czemu mnie spychasz? Mano, co ty robisz? No nie wiem, mamy zapytaj co robi. Tam jest nie. Dziura! O Boże! Mano, no co ty zrobiłeś? Nie wiem. Dzięki Flo. Dzięki Flo. Ja też chyba spadnę. Rozwaliłeś mi, Matary, przyczepa też. Mi spadła i... Nie, pomóż, nie, nie. Spadłaś od jednej fabla. Ej, Mat, ja też lecę. Ty będziesz lecę. Pierwszy, będę pierwszy na ziemi. Spadochron. O, widziałem jak ładnie spadł. Ale nóżki nawet spadłeś. Co teraz? A, zwycięstwo. Wygraliśmy. Myślałem, że ostatnia runda wygrywa. Ostatnia runda wygrywa. Za każdym wygrywa. Razem będę, że jak wygrywa. No, zawsze jak gramy coś w ranie. A to był jaki typ wtedy był? Typowy. Co wygraliśmy? Wsiąść do pierwszej. Nie wiem, jak to bardzo zadziała. Strzelam w nich już. Na ja pewno też. To coś da. No i co, furman? Gdzie ty, Mano, jak jesteś? Okej. Okay. Mano, no, stoję tam koło ciebie, nie daleko. Popełnił samobójstwo, no co za człowiek, no. Stoję tam dalej koło ciebie, no. Dobra. Dobra, czas się wypierdolić. Stoję na środku. No, Mati pięknie. Mati! Ale ja obserwowałem Matiego, co on zrobił. Ale Mati to po prostu wygrał życie. No i taktyka, i to jest taktyka, no. Mati tam rozproszy, a my tam... No, tak miało być, piona. Ale jak we mnie wjechał. Dobra, tak więc to już było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że jak zawsze wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie suba, na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się, pa pa!